arn.eu. Tabelki, karty bohaterów, cyferki, działania, rzuty kostką i tury to hasła, które coraz rzadziej padają w kontekście współczesnych gier RPG. Te coraz chętniej odchodzą od swoich taktycznych korzeni na rzecz widowiskowych scen walki rodem z filmowego Władcy Pierścieni. Być może dlatego też tak dobrze grało mi się w Might and Magic 10 Legacy, oldschoolową, turową grę RPG pełną gębą. Jeżeli o serii M&M słyszeliście wyłącznie za pośrednictwem kultowych Heroesów, to nikt nie będzie miał wam za złe. Might and Magic swoje lata świetności przeżywało 20 lat temu, a ostatnia odsłona z cyferką 9 w tytule wydana została w 2002 roku. Ja sam byłem zresztą fanem konkurencyjnego cyklu Wizardry, który również poszerzył grono aniołków wraz z nadejściem XXI wieku. Gdy mówię RPG pełną gębą, to właśnie mam na myśli. Gdyby Legacy pojawiło się w sklepach w 2000 roku tylko z gorszą grafiką, nikt nawet nie zauważyłby, że różni się czymś od innych RPGów kurzących się na półkach. W grze wcielamy się w grupę czterech poszukiwaczy przygód podróżujących po półwyspie Agen i okolicach. Ten zaś jest częścią świata Ashan, który zadebiutował w Might and Magic Heroes 6. Jak na dobrego RPGa przystało, możemy sami zbudować sobie bohaterów, przydzielając im klasy, rasy i współczynniki, albo wykorzystać bardzo dobrze wyważoną drużynę predefiniowaną. Rozgrywka odbywa się w systemie turowym. Przez całą grę poruszamy się po siatce, a jeden krok oznacza upłynięcie tury. Mamy ekwipunek, w którym przechowujemy przedmioty, księgi zaklęć i bohaterów z kartami postaci, na których nakładamy artefakty i zbroje. Jak za starych, dobrych czasów. Obszary podzielone są na trzy grupy. Mamy mapę świata przypominającą poziomy z Heroes of Might and Magic oglądane z perspektywy pierwszej osoby. Po planszach rozsiane są kapliczki, obeliski, wozy, skrzynie i inne interesujące obiekty, do których możemy podejść. Są też miasta, gdzie czas płynie wolniej i gdzie zazwyczaj zdobywamy nowe zadania i uzupełniamy zapasy. No i oczywiście mamy też wypełnione potworami i sekretnymi przejściami ciasne lochy. W trakcie walki wykonujemy akcję na zmianę z przeciwnikami. W trakcie każdej tury każdy z naszych wojowników może wykonać jedną czynność, po czym jedną czynność wykonują wrogowie i tak na zmianę. Fani dungeon crawlerów wiedzą na pewno, o co chodzi, pod względem mechanik nic się przez ostatnie 12 lat nie zmieniło. A mówiąc nic, mam na myśli przede wszystkim miodność. Prawdę powiedziawszy, bałem się zagrać w Might and Magic, obawiając się, że jej prymitywna forma zbytnio się postarzała i to, jak pamiętam tego typu gry, znacznie rozminie się z tym, co zostanie mi zaserwowane. Ku mojemu zaskoczeniu wciągnęła mnie ona wystarczająco mocno, bym poświęcił jej kilka nocnych maratonów. To prawda, rozgrywka utknęła w latach 90. i oprawa HD tego nie zamaskuje, ale miłośnicy turowych RPGów będą w siódmym niebie. To bardzo pochłaniająca pozycja dla graczy, którzy lubują się w grach opartych o skaczące cyferki. Legacy jest bardzo przyjemnym hołdem dla gier starej epoki i cieszę się, że Limbic Entertainment i Ubisoft zadecydowali o zachowaniu standardowej formuły serii. Gdyby z kolejnego klasycznego cyklu zrobiono bezmózgiego FPS-a, rzucałbym w tym momencie inwektywami. Tyle dobrego. W tym momencie kończy się recenzja dla fanów Dungeon Crawlerów. Jeśli podobał wam się wydany niedawno Legend of Grimrock, jest szansa, że pochłonie was i M&M. Pokochają go pewnie również fani mitologii Might and Magic ze szczególnym wskazaniem na świat Ashan. Fajnie poznać pierwszoosobowo jednostki z Heroesów 6, przyjrzeć się z bliska architekturze rejonu, czy walczyć ramię w ramię z rycerzami, których z bliska wcześniej widziało się tylko w przerywnikach. Zdecydowanie czuć w niej klimat mocy i magii. Teraz czas na łyżkę dziegciu w beczce miodu i elementy mogące przeszkadzać graczom, którzy w przeciwieństwie do mnie nie utknęli mentalnością w latach 90. Niestety na każdą rzecz, którą Might and Magic robi dobrze, przypada druga, którą robi źle. Zacznijmy od grafiki, która 5 lat temu byłaby może przeciętna. Dziś jest po prostu brzydka. Modele jednostek i rozmyte filtrami wnętrza zatęchłych lochów dają jeszcze radę, ale kanciaste miasta i kwadratowe drzewa pokryte papierowymi liśćmi zdradzają, że priorytetem autorów nie był na pewno wygląd gry.
Do tego dochodzi szereg gliczujących tekstur, które od czasu do czasu po prostu nie chcą się załadować, częste doładowywanie lokacji i paskudnie słaba optymalizacja kodu powodująca, że gra, mimo umiarkowanie niskich wymagań, potrafi przyciąć nawet na najsilniejszych konfiguracjach. Jest też mizerne polskie tłumaczenie w postaci napisów, które jest zwyczajnie niedokończone i prawdopodobnie nawet niesprawdzone. Ma ono miejscami znamiona lokalizacji z wysokiej półki, ale ze wszystkich stron przygniatane jest nieprzetłumaczonymi zdaniami, błędami językowymi czy nieprawidłowym ułożeniem zmiennych, tworząc potworki takie jak Kenshi zadaje obrażenia Lave Zero stworzeniu o nazwie fizyczne Zero plus od magii wody Zero. Nie jest to oczywiście wpadka na poziomie spolszczenia Wizardry 8, którego to bez patcha nie dało się ukończyć, ale nie jest to również poziom, którego spodziewałbym się po wydawcy pokroju Ubisoftu i grze, która w fazie testów dostępna była od ponad pół roku. Największym przewinieniem Might & Magic, szczególnie w świetle poprzedniego zdania o czasie beta testów, jest frustrująca liczba błędów. Czasem obrażenia otrzymujemy zanim wrogowie rozpoczną nawet swoją animację ataku, czasem gra po prostu zawiesi się w nieskończonej pętli gdzieś między turami. Najbardziej frustrującym był dla mnie jednak błąd związany bezpośrednio z mechaniką gry. Legacy, jak na kratkową turówkę przystało, nie daje nam wolności w ruchu. Możemy poruszać się w czterech kierunkach po kratkach i, podobnie, obracać się w jednym z czterech kierunków. Jeżeli przeciwnik wykona atak w momencie, w którym trwa jeszcze nasza animacja obracania się, możemy na stałe utknąć między dwoma pozycjami, całkowicie blokując grę. Gra czeka na naszą komendę, ale ponieważ nie znajdujemy się w żadnym z możliwych stanów, nie możemy wykonać żadnej czynności, co zmusza nas do wczytania gry. Co zresztą czasami wcale nie naprawia problemu i po załadowaniu wciąż możemy znajdować się w zablokowanej pozycji, przez co zmuszeni będziemy do całkowitego restartu gry. No i jest jeszcze kwestia dyskusyjna poziomu trudności. Might & Magic 10 jest frustrująco trudne nawet na najłatwiejszym ustawieniu. I to umyślnie. Możemy spacerować sobie po lochu, w którym z trudem pokonujemy pojedynczych przeciwników, a tu pał! Zaskryptowane wydarzenie generuje czterech wrogów otaczających nas ze wszystkich stron i nie pozostawiających nam najmniejszych szans na przeżycie na naszym obecnym poziomie doświadczenia. Niemal na samym początku gry znajduje się też na przykład niepodpisany loch, w którym przy samym wejściu znajduje się gigantyczny smok, zdolny do zjarania nas na popiół w jedną turę. Należy więc przygotować się na masę grindowania i częstego zapisywania gry. Wielu pułapek zastawionych przez twórców nie da się przewidzieć, więc najczęściej będziemy uczyć się na błędach, zanim dowiemy się o kłopotach, których należy unikać. Legacy jest więc grą nie dla każdego. Wątpię, żeby odnaleźli się w niej gracze młodsi, wychowani na grach akcji. Uważam, że jest to tytuł skierowany głównie dla interaktywnych szachistów, graczy lubujących się w dungeon crawlerach w starym stylu. Jeśli czujecie się zagubieni w czasach HD, możecie włączyć sobie w opcjach nawet specjalny oldschoolowy filtr obrazu. W czasach, w których ten gatunek gier jest już niemal martwy, ciężko być wybrednym, więc jeżeli nie straszny wam poziom trudności, dodatkowo zawyżany przez pojawiające się sporadycznie błędy, dajcie się pochłonąć.